Cześć ekipo, witam serdecznie, Kasper Midla, Fan Sportu, a z nami nie kto inny, tylko bohater jutrzejszej walki, Salim Touhari. Cześć! Cześć, witam wszystkich fanów. Słuchaj, pierwsze pytanko dosyć istotne. Co taki zawodowy zawodnik jak ty robi na tej gali? Jak to co? Jutro stoczę pojedynek z mega mocnym przeciwnikiem, Gracjanem Szadzińskim, na zasadach Pride, połączonych w sumie, połączone zasady Pride i UFC. Więc właśnie to będę robił. Okej, słuchaj, dlaczego zdecydowałeś się na wejście do świata freak fightów? Nadarzyła się taka okazja, stwierdziłem, że z niej skorzystam i jestem zadowolony z tego. No słuchaj, dużo się dzieje wokół w ogóle tej gali, na tych wszystkich konferencjach. Ty na pewno miałeś trochę inne doświadczenia z konferencjami, czy to na UFC, czy z okazji innych twoich pojedynków. Chciałem się zapytać ciebie, jak ty się, cholera jasna, tam czułeś? Tak, na początku myślałem, że to będzie tylko sportowa walka, natomiast poniedziałkowa konferencja zmieniła wszystko. No nie było lekko, ale jakoś się w tym odnalazłem i idziemy do przodu. Co ciekawe, najmniej jakby konfliktów masz ze swoim przeciwnikiem Gracjanem, no bo obaj naprawdę darzycie się dużym szacunkiem, to widać, ten sportowy szacunek jest zachowany. Ja cię sprawdziłem, słuchaj, kursy na Fortunie, jesteś zdecydowanym faworytem tego pojedynku. Jest to dla ciebie zaskoczenie, czy raczej się spodziewałeś tego, że w pojedynku z Gracjanem będziesz faworytem zdecydowanym? Mam nadzieję, że zdecydowanie jutro pokażę swoje umiejętności. Nigdy nie patrzę na kursy, bo często są mylne. Co mogę powiedzieć? Obaj jesteśmy niebezpiecznymi zawodnikami. Gracjan ma czym uderzyć. Znokautował wielu swoich rywali. Ja też nokautowałem swoich rywali, do tego mam dobre umiejętności w grapplingu. No i co? No i szykuje się emocjonująca walka jutro. Salim, słuchaj, muszę cię też spytać o to, o twoich potencjalnych przeciwników, którzy gdzieś tam cały czas na tych konferencjach cię zaczepiali. No te słynne klapki UFC już gdzieś tam są też wiralem. Jak ty się czujesz w takich konfrontacjach słownych i czy dla ciebie to oni bardziej grają niż chcą się z tobą naprawdę zmierzyć? Czy uważasz, że w ogóle ma sens taka walka z takimi zawodnikami? Więc tak, ogólnie był duży problem, żeby znaleźć mi przeciwnika. Większość sportowców na wysokim poziomie jest poblokowana kontraktami. Natomiast po poniedziałkowej konferencji się to zmieniło i zrobiła się duża kolejka do stoczenia walki ze mną, więc zobaczymy, co się rozwinie. No słuchaj, no najpierw był Natan. Chciałem cię zapytać w ogóle o postać Natana, bo wydaje mi się, że ty w swojej całej karierze nie spotkałeś jeszcze takiego gościa na żadnej absolutnie konferencji i na żadnej absolutnie gali. Myślę, że przeszedł samego siebie i no, brak słów na tą osobę. Czyli nie chcesz, żebym rozwijał ten temat? Co tutaj rozwijać? No po prostu chciałem cię, wiesz, pytać, czy ta granica jest już dawno przekroczona, czy ty jeszcze gdzieś tam starasz się sobie to ułożyć w głowie, że to cały czas jest, kurczę, teatr, że on gra i tak dalej, no bo on, że tak powiem, przyciąga tych widzów, prawda, żebyście wy też mogli gdzieś tam zaistnieć, jak on to mówi. Tak, w mojej opinii na pewno ta granica została już dawno temu przekroczona, natomiast ludzie, różne osoby to dalej wykupują, oglądają, wiedzą. Na dobrą sprawę wszyscy gdzieś tam z mojego otoczenia mają pojęcie na temat tych freak fightów, tych konferencji, a to znaczy, że muszą oglądać. Jeżeli narzekają, że coś jest nie tak, to nie powinni tego oglądać. No, tak jak mówię. Granica została przekroczona, a czy on gra, czy nie gra, to nie ma większego znaczenia, bo jednak dochodzi do różnych tutaj takich wyzwisk, gdzie to dzieciaki oglądają, a one nie, te dzieciaki nie wiedzą, czy to jest gra, zabawa, czy nie. No, czy znaczy jest zabawa. No. I tyle w temacie, nie? Słuchaj, czy to nie jest trochę, Salim, bilet w jedną stronę? Że jak już przyszedłeś tutaj i przekroczyłeś już tą taką przysłowiową barierę, to już będzie ci bardzo ciężko wrócić do tego, co było za twoimi plecami. Czy ty po prostu tego chciałeś jako zawodowy sportowiec? Tego, że chcesz czegoś nowego, nowych wyzwań, nowych przede wszystkim też pewnie pieniędzy i troszkę może rozpoznawalności, chociaż wydaje mi się, że takiemu zawodnikowi jak ty raczej na tym nie zależy. Ale mogę się mylić. Na pewno tutaj zasięgi mają znaczenie, będąc takim zawodnikiem freakowej organizacji. Jest to też mocny argument do rozmów z włodarzami na następne walki i tak dalej. Więc nie liczą się na pewno też tylko i wyłącznie umiejętności sportowe, bo gdyby tak było, to byśmy tutaj freaków nie mieli. Nie byłoby właśnie takich konferencji z udziałem Natana czy kilku innych chłopaków lub dziewczyn. Tyle. Okej, a nie odpowiedziałeś na pytanie, czy to jest według Ciebie bilet w jedną stronę, czy raczej tu nie ma problemu, żeby wrócić z powrotem do tych zawodowych pojedynków? Czy raczej nie? Bo może już skończyłeś, nie wiem. Znaczy, w sobotę stoczę zawodowy, sportowy pojedynek. I... Tak, wiem, tylko chodzi mi o organizację, nie? Czy po prostu jest jeszcze szansa na powrót do takiej, wiesz, organizacji czysto sportowej? Czy może Ty po prostu już tego nie chcesz? Czy chcesz teraz się trochę pobawić? No mówmy się, no tutaj wiesz, że to się trochę jednak kręci wokół zabawy, chociaż faktycznie Ty masz typowo sportowy pojedynek z bardzo mocnym przeciwnikiem. Tak, wszyscy o tym już wiemy. Co będzie dalej, co będzie w przyszłości, co będzie w bliższej przyszłości tak naprawdę, no to się okaże po walce i co, nie mówię nie organizacjom sportowym. Czuję się jeszcze bardzo dobrze, nie jestem wyeksploatowanym człowiekiem, sportowcem. Wiem, na co mnie stać, nie mam jakichś poważniejszych kontuzji, więc wszystko jest możliwe. Czy Ty jesteś zadymiarzem, czy nie? Czy może dlatego, że przeciwnik był taki, gdzie po prostu tego szacunku było bardzo dużo, ale jakbyś miał takiego przeciwnika, który Cię po prostu przysyłał, no to wtedy byś dopiero się odpalił i naprawdę powiedział parę słów, co o nim na przykład myślisz przed kamerami. Czy raczej nie? Czy raczej Ty spokojny, opanowany, czasem wiadomo, sklapka może komuś wypalisz, ale jak na to zasłuży? Staram się być opanowanym człowiekiem, natomiast też jest granica. Ogólnie ja jestem człowiekiem takim, że te fajerwerki i dymy woli pokazywać w klatce niż gdzieś tam właśnie na konferencjach i tak dalej. Od gadania są, wydaje mi się, inni. Słuchaj, no to muszę Cię jeszcze spytać o typowanko lekko tej gali. Słuchaj, no jesteś sportowcem, wiele pojedynków stoczyłeś, no już nie mówię o tych godzinach na treningach. Mamy gościa, który walczył o Mistrzostwo Świata w boksie zawodowym. Mowa tutaj o Albercie Sosnowskim i dwóch ananasków, którzy chcą mu troszkę napsuć krwi. Jestem ciekaw z Twojego doświadczenia, jak taki pojedynek może wyglądać, bo pamiętajmy, że tam dozwolone jest kopanie, no a Albert raczej kopać za bardzo nie może, bo ma uszkodzone te biodra, miednice, więc jestem ciekaw Twojej opinii na ten temat. Zaskoczę Cię, bo nie mam żadnego doświadczenia w takich walkach 2 na 1. Ja wiem, że nie masz doświadczenia w takich walkach. Chodzi mi o to, że masz doświadczenie po prostu jako sportowiec i takiemu sportowcowi, wiesz, jak Albert, co byś mógł doradzić? Myślę, że przede wszystkim Albert potrafi kopać, kiedyś trenował kickboxing, nie wiem, na ile poważną ma kontuzję miednicy, bioder. Znaczy on tam mówi po prostu, że już taka jest kontuzja, wiesz, jakby, no, eksploatacja, nie? Okej. No tak, ale to jest były zawodnik wagi ciężkiej w boksie z mega mocnym uderzeniem, więc na dobrą sprawę on nie potrzebuje mieć mega mocnego uderzenia, żeby kogoś znokautować. Jestem bardzo ciekaw tylko, jak poradzi sobie z 2 zawodnikami i jaki mają plan. Myślę, że tutaj taktyka będzie miała największe znaczenie, natomiast jak na pewno Albert trafi, no to może znokautować jednego, a potem drugiego. Za jednym razem? No, za jednym razem raczej nie, ale no, jestem właśnie ciekaw tej walki. Jestem też, bo uciekło mi to pytanie wcześniej, Salim, czy jak oni Ci wtedy oferowali to, że podpisujesz papier, że wypłata idzie na ich konto, jeśli ich nie znokautujesz w pierwszej rundzie, to nawet w pierwszej minucie, bo już nie pamiętam, mowa tutaj o 2 zawodnikach, czyli Natan i Bomba, no to co Ty na to? Czy Ty naprawdę teraz, jak sobie to przemyślałeś, no bo mówmy się, oni też nie są mali, prawda? Jak sobie to przemyślałeś, to nadal byś w to poszedł, czy jednak się zastanowił? Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, co dokładnie Natan mówił. On mówił, że jeżeli wytrzymam z nimi 30 sekund, tak, coś takiego, to oddaję całą swoją wypłatę, coś tego typu. Tak, no. A jeśli Ty ich nie znokautujesz, czy tam jego, to ta wypłata Twoja idzie na jego konto. Tak, tylko ja chyba miałem na to cały limit. Mi się wydaje, że tylko pierwszą rundę. Ale mogę pierwszą rundę, tak. Możliwe, nie pamiętam dokładnie, bo no tak, bo te emocje, no. Rozmawiając z takim osobnikiem... Gotuje się głowa. Człowiek nie zapamiętuje, co mówi też, więc... Więc no jak, no, Natan nie ma najmniejszych szans, to chyba on sam doskonale o tym wie, pomimo że jest wygadanym dzieciakiem. Jeśli chodzi o Piotra Bombę, Ja, szczerze mówiąc, nie widziałem nigdy żadnej jego walki. Nikt nie widział. Nikt nie widział. Dokładnie, nikt nie widział. No i zobaczymy, co pokaże w najbliższą sobotę, czyli jutro. Dobrze, jakbyśmy mieli, jak miałbym dzisiaj obstawić twoją walkę jutrzejszą, to wygrana przed czasem? Nie lubię obstawiać swoich walk i nie będę się wypowiadał na ten temat. Dobrze, no to słuchaj, ostatni rytuał przed walką, co masz? Idziesz po prostu spać, książka, film, serial, zimny prysznic, gorący prysznic, wanna? Myślę, że gdzieś tam rozmowy z moją żoną, SMS-ki, z dzieciaczkiem, który już będzie pewnie spał, i do spania. Dobrze, no to stary, wyśpij się i jutro niech się dzieje, show must go on. Dziękuję bardzo i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich panów i trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki, bardzo dobry zawodnik. Dzięki.